Mieliśmy tu monolog estradowy Andrzeja Grabowskiego. Andrzej Grabowski jest przykładem artysty, który w udany sposób łączy sztukę estradową z graniem w filmie, teatrze, telewizji. No niestety nie wszyscy łączą te sprawy. Za chwilę wystąpi wspaniały artysta, który kiedyś podjął decyzję o wybraniu innej drogi i zrezygnował z teatru i filmu. To jest oczywiście Jerzy Kryszak. A ponieważ spotykamy się rzadko, to chciałbym wykorzystać tę okazję i zwrócić się do Jerzego Kryszaka z apelem. Jurku, zagraj, że coś czasem w teatrze i filmie, bo brakuje tam twojego talentu. Ja, proszę państwa, gdybym był reżyserem, powierzyłbym Jurkowi w filmie główną rolę. A ty, Olaf? Chętnie, ale wszystkie role, które miałem, powierzyłem tobie, Czarku. Proszę państwa, życie przed nami. Jerzy Kryszak. Jerzy Kryszak. I dlatego tak te filmy wyglądają. Ja tu miałem wystąpić wcześniej z zespołem, ale zabrakło dla mnie lisa na nogi. Czy jakiegoś innego futrzaka. Drodzy państwo, ja powiem szczerze teraz jedną rzecz. Jestem przerażony waszą tutaj obecnością. To jest dramat. Jutro jest normalny dzień pracy. Bezrobocie wynosi 19,6. Jutro będziecie za robotą latać. I to będzie dramat po prostu. Czego chciałeś tam teraz? Będziesz szukał. Ja pamiętam czasy, kiedy praca przychodziła do człowieka i mówiła: bierz mnie. A człowiek mówi: paszła stąd, czyli w przyszłym tygodniu. Teraz jest zupełnie, trzeba gonić za pracą. Niedawno w tym miejscu, na tej antenie, słyszałem takie słowa, jakieś żarty, kpiny na temat stringów, cycków, coś takiego było tutaj. Jakieś luźne żarty. Ja przypominam, że luźne nie powinno być ani jedno, ani drugie. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Zrozumiały to kobiety właśnie z Koniakowa, z których tutaj kpiono. One właśnie prawie, że umierały z głodu, bo robiły te serweteczki na te telewizory, a telewizor od góry coraz mniejszy. Mało kordonka, mała kasa. To jak poszły wreszcie w stringi, to wreszcie naprawdę to przytyły w ciągu tygodnia. Bo tak poszło, bo tam jest mało kordonka, ale duża kasa. Znaczy ci się, naprawdę to jest fantastyczne urządzenie, bo to jest listek z przodu, gumka i sam kordonek, nawet nie plecionka. I to się układa rewelacyjnie, wiem, bo mam właśnie. Kurka, nie naprawdę, tylko czasami właśnie żałuję, że nie jest plecionka, bo nie mogę sobie wyszczypać często. Bo się klinuje, ale o tyle ma jeszcze taki string zaletę, że nawet jak się już lekko zużyje, to można tylko wypróć gumkę i normalnie na stole podstawka pod piwo. Ale ja chcę o czym mówić, o czym innym. Możecie nie przerywać. Chodzi mi o to, że ja tu słyszałem, jak wy przyszliście się wychachać ze wszystkiego. Drwić i kpić. Nie da się takim społeczeństwem rządzić długo, na rany boskie. Ja czytam, że na belce chodzi Gerty jak po linie, że skacze po belce. Co belka nie jest ze stali. Jest nowy rząd. Uszanujmy to. Jak teraz na przykład skaczą po Millerze jak po pochyłym drzewie. Jak kozy po prostu. To jest dramat. A Miller uważam był jednym z lepszych premierów. No widzisz, jak się śmiejesz. Dlaczego to robisz, człowieku? Człowiek, który dla was zrezygnował z jednego fotela przewodniczącego, drugiego fotela premiera, siedział na dwóch fotelach. Ja wiem, że się długo usiedzieć na dwóch fotelach nie można, bo strasznie wchodzi w ten, ale poręcz. Poręcz pije potwornie, ja próbowałem. A nawet jak chciałem szybko usiąść, to nawet mi przyskrzyniło. Ale po tym teraz, po byłym premierze, się zawsze jeździ swobodnie, bo można, tak? A powiedziałem,
Premier Müller nie jest niczemu winien. Ludzie wokół niego. Przecież patrzcie państwo, jak się ten helikopter wtedy, co on się wtedy zepsuł. To przecież wtedy w piątek rano premier udzielił wywiadu i powiedział dokładnie powiedział tak. Z tego helikoptera powiedział: wywlókł mnie oficer BOR-u, wywlókł. Co to premier, to szmata jest? Znaczy wywlókł. Co, wziął go za kudły i powiedział: weź. Co to jest wywlókł? A gdyby to był Oleksy, za co by go wywlókł? Ja będąc premierem w takim układzie, ja mówię, to jest jakby zły klucz obsadowy. Zastosował premier, to oczywiście jest też jako jakaś wina. Ale robi się przegląd takich oficerów. Będąc premierem robię taką czystkę, zostawiam najlepszego w takiej sytuacji, to on mnie bierze na ręce, tuli, całuje w oba policzki, przyczesuje i owija w darni, żebym temperatury nie stracił. Proszę bardzo, następny. Premier zawierzył, że sam Marek Pol uwierzył, że jest, bo wszyscy chcieli, buduje autostrady. To uwierzył w to, że on sam musi zbudować autostradę. Wziął łopatkę, poszedł w pole i ile mógł zrobić autostrady? 40 centymetrów? Proszę bardzo, pani Jakubowska. Szefowa kancelarii przez 2 lata. U mnie by nie była nawet prostą sprzątaczką. Ja bym się bał, że mi kij złamie pod środki. A ja nie będę dopłacał do interesu. Jeżeli szefowa kancelarii nie umie sobie wyczyścić twardego dysku, ja powiedziałam: bierz ryżową i próbuj. Ale wyśmiać wszystko łatwo. Ale zatrudnić właściwych ludzi. A co się stało ze służbą zdrowia, się pyta? Co się stało ze służbą zdrowia? Kto jest winien? Zachorowała. Kto ją zaraził? Przecież pan Łapiński, wiadomo, co to był za człowiek, jaki to jest organizator. Tylko były sygnały, tylko je trzeba było dobrze odczytać, nic więcej. Przecież był taki przypadek w zeszłym roku na wiosnę. Jest posłanka Piekarska, można powiedzieć, młoda twarz lewicy. Młoda. Jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to sobie pomyślałem: oj, bo ci powiem, jak Linda w jednym z filmów Ty Piekarska, to już stara upa jesteś, ale... Bo nie mylcie z Janikiem, bo Janik to jest nowa twarz lewicy, tylko skórka zdarta ze starego. Uspokójcie się tam. Tam już nie polewać. Więc drodzy państwo, patrzcie, ta Piekarska, jest taka sytuacja na wiosna ubiegłego roku. Piekarska, są normalne obrady Sejmu, normalne obrady, czyli jest tam, jak ja wiem, za 20 góra. Normalne obrady są, czyli tam jeden pije, drugi se robi tam Sejm fooda, bo jest takie zdjęcie, jak gość pasztetówkę ładuje do bułki, tak. Pff, to jest Sejm food. Drugi idzie i widać, że będzie przemawiał, bo poszedł do baru i poprosił, bo oni proszą tak: poproszę otwartą kolę. I słomka. A potem jest taka rzecz, że on przychodzi do mównicy i ta słomka robi rzecz przeciwną. To jest taki cud Harry'ego Pottera. Nagle wychodzi z buta. I wychodzi poseł i nagle mówi krótkie bardzo, ale dość takie stanowcze wystąpienie. Mówi tak. Ty, uch ty, wysoka ty izbo ty. I ty, marszałku, przykurciu. Pozwólcie was pozdrowie w języku arabskim. Salem, maleńka. Gul, gul, samoobrona, thank you, mister. Dziennikarze oczywiście do niego, co pan chciał przez to powiedzieć. No, jak to, co chciałem powiedzieć? Chciałem zwrócić uwagę na ciężką sytuację w Iraku. Czyli trwają normalne obrady Sejmu. I teraz staje posłanka Piekarska. Robi krok, dwa i do tyłu nagle... Leży na tych schodach między ławkami. Leży, zemdlała, ponieważ nażarła się cukierków do nieprzytomności.
jeden widocznie dobrze niewyciuczkany landrynek stanął jej w gardle. Bo jeszcze nie był obły, prawda? Tu stanął w krtani, odciął ją od tlenu. Więc ta biała twarz, czarne usta leży na schodach, a można powiedzieć, że w zasadzie schodzi. I tych 15 się zerwało do niej. Jeden tak kopnął, mówi, chyba już po wszystkim. Drugi mówi, nie kop, bo będzie na ciebie. I nagle biegnie nie kto inny, jak podwójnie habilitowany profesor, doktor, minister zdrowia. Pan Łapiński krzyczy tak, jestem lekarzem. Wpadł, rozstrącił Ciekawskich, dał dwa razy w pysk. Mówi, moment, nie dostała rumieńców. Niedobrze. Całą medycynę sobie powtórzył. Mówi, jest coś, jest albo z krwiobiegiem, albo z tlenem, nie wiem. Mówi, będę robił sztuczne oddychanie. Proszę się odwrócić. A on mówi, cyk, cyk. Na kolana i 2 minuty. 2 minuty. Wstaje, ociera pot, mówi, niestety nic. Nie, jak schodziła, tak schodzi. Czyli patrzcie, nawet nie mógł przepchnąć tego, tej landryny. O czym nie wiedział. A może trafił nie w ten otwór. W każdym razie na to wszystko wchodzi poseł Witaszek 140. Nachylił się. Na maksa się wychylił. Dalej się nie może wychylić, bo leci twarzą w podłogę, bo go przeważa przód. I mówi tak, patrzy, mówi, wiem co jest, a tamta schodzi cały czas. Mówi, wiem co jest, zatkana jest. Miałem to z krową w zeszłym tygodniu. Tylko mojej osed stanął. A co jej stanęło, nie wiem. Rzadki przypadek. Mówi, unieście mi prawą nogę. Jedna noga to jest 45 kilo. Nakierujcie na brzuch, bo trzeba dobrze kopnąć. Spuścić. A cukierki tak. I kobieta ożyła. Dostała rumieńca. Więc ja mówię, patrzcie, doktor podwójnie zhabilitowany, nie uzdrowił, a restaurator z Nowego Dworu odrestaurował w sekundę. To kwestia kompetencji, fachowości. Do widzenia panu, panie doktorze. Nie, to rób reformę. A, no to masz, panie premierze. Jaki zły, błąd obsadowy. No i tak się skończyło, jak się skończyło. Przecież po tym helikopterze, to wiecie jak było. Jak wylądował w szpitalu premier, to ja myślałem, że ten szpital nie podpisał kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Dopiero po miesięcznym pobycie w szpitalu premier, który w połowie stycznia wygłosił orędzie noworoczne, w połowie stycznia. Tu nie mam pretensji, bo jeden myśli szybciej, drugi wolniej, ale nie o to chodzi. I tam w tym orędziu powiedział, że to był błąd, że reforma zdrowia była błędem, ale dopiero na własnej skórce musiał przeżyć. Przecież to był dramat. Ja tego nie zapomnę, powiem państwu szczerze. Od piątku do niedzieli włącznie co 2 godziny było wejście Big Brothera. Leży mój premier. Ta izdebka 2x2. Ten łóżeczko poskręcane z tych, pospawane z tych rurek ze starego rowerka. Najlepszy szpital w Polsce. Pierwszy pacjent w Polsce. Ja mówię, co się dzieje? Jak to musi wyglądać na tak zwanej prowincji? Premier opuszczony przez wszystkich sam. Normalnie by leżał na sali 6-osobowej, byłoby mu przyjemniej. To wszyscy dali nogę. Leży samiuteńki. Można powiedzieć golutki. Golutki! Myślę, że ja mam to przed oczami. Po prostu nie chcę się teraz popłakać. Ale leży sam. Ten kocyk sfilcowany, ten pępuś się wietrzy. Ta klatka zapadnięta, śladu po ptaszku. Te włoski pojedyncze, jak u jeża przyjechanego.
Ja mówię, to jest mój premier czy Schwarzenegger dla ubogich. Przerażające widowisko. Ja mówię, po co to pokazywać? Co mi chcą pokazać, że król jest nagi? Jeżeli król jest nagi, to nie ma co czekać, rzucić kocyk i pokazać prawdziwą twarz. Przerażające. A przychodzi jeszcze wieczorem w piątek, przychodzi kolega z jednej partii, potem z drugiej partii. Kolega, mówię, prezydent Kwaśniewski. I zamiast mu, co nie widział tej relacji? Czyż mógł mu przynieść chociaż górkę od swojej piżamki? To mu przyniósł co? Kompot z wiśni, żeby sobie premier pestkami w okno celował? Niepojęte dla mnie, to jest dla mnie niepojęte. No. Oczywiście są... Mówię akurat o premierze, ale teraz mi się przypomniało, jacy ludzie w ogóle są. Ludzie są podli, generalnie ludzie są podli. Ja nie mówię teraz o was, ja mówię o ludziach. Przecież to, co teraz niedawno pan przewodniczący samoobrony obchodził 50. rocznicę. Jakie oni mu przynieśli prezenty? Ja nie wiem, kogo on tam ma. Przynieśli mu na przykład 5 szabel, co on, Ułan Bator chyba. Po prostu robią żarty z przewodniczącego. Przynieśli mu miecz samurajski, no chyba, żeby se harakiri strzelił, ale prawdopodobnie nie da rady. Za krótka ręka. Dali mu konia z bryczką. Ja mówię, po co facetowi konia z bryczką, jak on ma brykę na 150 koni? I to bez bata chodzi wszystko. Fotel bujany mu sprawili. No przecież to jakiś... Ja nie wiem, kto to wymyśla, takie rzeczy. Fotel bujany jest... Mogli mu dać fotel premiera, fotel marszałka, fotel prezydenta, elektryczny... eklektyczny. To mu bujany dali. Ja nie wiem po co. Chyba, żeby tylko złożyć życzenia. Jędruś, bujaj się. Przerażające. I to są właśnie ludzie. I też pojedyncze przypadki tutaj też widzę. Ale i tak się cieszę, że jesteście, bo normalnie krowy to już poszły do Niemiec. Podobno ostatnie stado spod Lubelskiego już też goni w tamte strony. Bo wołowina podskoczyła, to idą krówska się drożej sprzedać. No ale to bydło jest, wiecie. Dobra, bym się przypomniało. Wracam na moment jeszcze do premiera, bo u nas te wszystkie śledztwa, patrzcie, każde śledztwo teraz będzie śledztwo pod tytułem, komisja się zbierze pod tytułem, kto to jest Don Orleone. Zobaczymy. Znowu 2 lata. Piany, aż do gipsu. Natomiast oczywiście śledztwo w sprawie tego helikoptera było tajne. Tajne! Bo to może społeczeństwu zaszkodzić. Tajne śledztwo. Dobrze, że były przecieki. I wiecie, co się okazało? W tym tajnym śledztwie, że się dzięki przeciekom. To przecieka? Nie. A, bo nie pada. Normalnie by przeciekało. W każdym ministerstwie przecieka. I wiecie, o co chodzi teraz? Przecieki. Co się okazało? Że pilot tego helikoptera, on wcześniej był 30 godzin przy drążku. I jeszcze ma przelecieć premiera. Znaczy, odlecieć. Nie wiem, jak się mówi. No, odlecieć czy... Odwieźć, no, odwieźć nie, bo to samochody, no. Ma go tam przetransportować już. No, lapsus. Lapsus. I ten pilot się tego podejmuje. I oni mają do niego pretensje, że po tych 35 godzinach on... Że on nie wyszedł na dziób helikoptera tam gdzieś pod Piasecznym na wysokości 2000 metrów. Że nie wziął latarki, nie chwycił się antenki i sobie nie poświecił, jaka jest temperatura. Żal wielki, że sobie, jak on się ledwo drążka trzymał. No i ta czarna skrzynka, którą znaleźli dopiero dziś 3 tygodnie temu. Szukali więcej jak pół roku. Bo szukali po lesie, a ona była tam, gdzie ten helikopter się zepsuł.
ale w końcu znaleźli. Ten zapis jest rzeczywiście porażający. Słyszeliście to? Chodzi po internecie. A propos internet, nie wchodźcie na stronę www.kretenmałpa.com, bo jest witryna lepera. Ja mówię, to też ludzie zrobili. Małpa, kretyn, nie mogli wybrać choćby jednego tylko słówka, to nie. Wystarczyłoby komu. Tak wiadomo, kto to jest. Ale wracam. Więc słyszeliście ten zapis tej czarnej skrzynki, czy nie? Nie wierzę. Nie słyszeliście? To nie słuchajcie. To jest horror. Dwie ostatnie minuty są po prostu tak czysto nagrane. Zaczyna się normalnie tak, na początku wieje nudą. Bo jest tylko tak. No ileż można? Ale po minucie się robi takie... I tylko takie... Jeden silniczek. I to już tylko ten elektryczny. Dlatego taki cichutki. I teraz w tym momencie słychać głos pilota, który mówi tak. Proszę Państwa, lecimy na jednym silniku, jeden uległ awarii, ale nie przejmujmy się, dolecimy na miejsce spokojnie. Na wszelki wypadek mówi, proszę zapiąć pasy. I tylko słychać takie... Taka cisza moment jest. A ja przypominam, że to się działo 4 grudnia, świętej Barbary, tak? Tak, dokładnie. I słychać głos premiera. Taki szept, ale jakże wyraźny, który mówi tak. O święta Barbaro, święta Barbaro, jeszcze 2 kilometry, święta Barbaro, jeszcze 2 kilometry, święta Barbaro, halo, Baśka, Baśka, tu Leszek, Baśka, tu Leszek. I nagle czysty głos świętej Barbary, która mówi tak. Spadaj! Lecę!